Byliśmy przede wszystkim nowi członkowie, sędziowie Krajowej Rady Sądownictwa, wybrani na początku ubiegłego miesiąca, czyli w marcu. Mieli okazję spotkać się z pracownikami Krajowej Rady Sądownictwa, z kierownikami poszczególnych działów, dyrektorami departamentów i dowiedzieć się, jak wygląda struktura organizacyjna, forma pracy Krajowej Rady Sądownictwa jak również no, ta pragmatyka e, związana z tym wszystkim, e, co dotyczy roli członków Krajowej Rady Sędzia Sądownictwa. Sędzia Wiesław Johan, który jest reprezentantem prezydenta w Krajowej Radzie Sądownictwa, który zresztą był inicjatorem tego spotkania, nazwał to spotkanie e, spotkaniem towarzysko-roboczym. A kiedy będzie właściwie właściwe spotkanie, takie już e, formalne e, spotkanie nowych członków i w ogóle całej Krajowej Rady Sądownictwa? Zgodnie z artykułem 20 ust. 3 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa w sytuacji braku przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, kompetencja do zwołania, poprowadzenia posiedzenia aż do momentu wyboru nowego przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa spoczywa na pierwszym prezesie Sądu Najwyższego. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego pani profesor Małgorzata Gersdorf zapowiada ustami swojego rzecznika, rzecznika Sądu Najwyższego, iż do 3 maja nastąpi zwołanie i przeprowadzenie tego posiedzenia pierwszego pośle, po dokonaniu wyboru załóżmy że członków. pani